Stoję na pale, nie mam czasu. Gdzie to lecisz? No Zosi, tam. Tam. Cześć, kochanie. Hej, jesteś głodna? Zrobiłem kolację. Wiesz co, nie, ja mam już pracy. Może Magda coś zje? Jest u Zosi. No tak, dzwoniłam, żeby ci spóźnić. Wiesz co, to może ja ją odwiozę, żeby tak po ciemku nie wracała sama. Wiesz co, nie trzeba. Mama Zosi dzwoniła, mówiła, że jedzie do pracy na Moskwę, więc odwiozą ją, mają w drodze. To może my na coś popatrzymy. Wiesz, znalazłeś ostatnio ten serial. Jak on się nazywał? Dom z kartonu, czy jakoś tak? Bo nawet razem, wiesz co, a możemy jutro, bo jestem strasznie zmęczona już dzisiaj po pracy. Najchętniej poszłabym się już położyć. Rozumiem, ja też miałem ciężki dzień w pracy. No to też, wiesz, nie siedź za długo. Jak zlecę się położyć? Dobranoc. Dobranoc.
ja tutaj cię nie zapraszałem. No, okej, ale licz się z tym. No, że czasami zjawi się z siebie trochę pomęczyć. Nie będę z tobą 24 godziny na dobę. Nie martw się. Ja mam nadzieję. Ja mam takie dziwne pytanie, takie może głupie, na pewno głupie, ale czy ja ostatnio jakoś się dziwnie zachowuję, albo na przykład gadam sam do siebie? Nie, a coś się dzieje? Nie wiem, mam się martwić? Nie, mówiłam głupie pytanie, ale tak jeszcze myślę, wiesz, nie zauważyłaś, żeby się w domu coś zmieniło albo pojawiło? Nie. No to okej, to w takim razie nieważne. O czym ty do cholery mówisz? Nie, wszystko dobrze? Nie, ja wszystko po prostu pracuj sobie tam, nie przeszkadzam ci. Jasna cholera. Tato? Co? Podbierzesz mnie do Gosi? Jakiej Zosi? No przecież gadasz, że ciągle u mnie siedzę. Do Zosi, mojej przyjaciółki. Tak. A, do Zosi, jasne. Podwiedziesz mnie? Nie. Wiesz, ja mam wrażenie, że ona ma ostatnio na ciebie zły wpływ. Że co? No, siedzisz całymi dniami u niej, a jak już wchodzisz do domu, to siedzisz w tej jaskini i ledwo cię widzę. I to jest ten twój zły wpływ? Nie mogę spędzać czasu ze znajomymi? Przecież w domu tylko siedzę i uczę się do tej kolejnej szkoły. Zostanę w domu! Serio? Trujesz dziecku, że najlepsza przyjaciółka ma ją zły wpływ? Skąd ty żeś się urwał? Stary, twoja przyjaciółka ma na ciebie zły wpływ! Przecież to brzmi jak tekst najgorszego z najgorszych paradokumentów. Ty mi chcesz powiedzieć, że jeszcze mi będziesz mówić, jak mam dziecko wychowywać? Biorę się za wychowanie dziecka, zabierasz? Ona się już pod młodzież kwalifikuje. Wychowuje się małe dzieci. Teraz tu już nic nie zrobisz. Możesz tylko patrzeć, jak ją kiedyś wychowałeś. Gadane to ty masz, byś zobaczyła, jak to jest być z nastolatką w domu. Też kiedyś byłam mora. A, i tak ci przypomnę, że to ja tutaj tobie daję rady, a nie ty. Wszechwiedząca się znalazła. A ty byś wiedział. Ważne. Bardzo ważne. No wczoraj ważne, to też ważne, a to też od wczoraj. Tak? Halo? Tak, dzwoniłam. Miałam dać ci znać coś z tym wczorajszym spotkaniem. Co? Ale kto ci powiedział? A, no dobrze. To dobrze, że już wiesz. Przepraszam, że ci nie dałam znać co i jak, ale sama rozumiesz, mam tyle rzeczy do zrobienia. Myślę, że powinnaś się nauczyć mówić stop. Jeszcze raz, średnio cię słyszę. No, masz wszystko na głowie, jesteś przepracowana. Tak, wiem, ale papiery same się za mnie nie wypiszą. Tego jest tak dużo. Jeszcze sekretarki przez ostatnie.
ostatnie dni nie było i musiałam sama pogodzić pracę dla dwóch osób. Ty rozumiesz, ile to jest pracy, ile ja papierów musiałam sama wypełniać? Odbierałam jeszcze tyle telefonów, że do mnie przez miesiąc tyle nikt nie dzwonił. Tragedia. No, dobrze, że chcesz dopiąć wszystkiego na ostatni guzik. No, ale ty musisz też umieć odpuścić, żeby się nie wykończyć. No, nie da się wykorzystywać. Dam sobie radę, kochana. Ale wiesz co? Muszę już kończyć, bo muszę to wszystko jeszcze powypełniać. Tak, tak będę. Dobrze, na razie, trzymaj się. Pa, pa. Nie widzisz tego? Wszystko jest ważniejsze od ciebie samej. Tak nie może być. Gdzie ja to dałam? Aż to podpadłam. Aha. O. No właśnie, mówiłam. Powinnaś iść odpocząć. Nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciała, żeby cię teraz słyszała. Kochają mi, ja też ich kocham, ale... O, dlaczego to było? To wszystko musi być takie...
jeszcze powyżej pokazać te swoje stałe filmiki. Powiedziała, może on też chce, żeby było tak jak dawniej. Chciałabym mieć takiego ojca jak ty. Ja tak nigdy nie miałam. Ale ty jeszcze możesz tak mieć. Tylko ty też się musisz o to postarać. Pogadam z nim o tym, obiecuję. Chociaż to i tak ty masz na niego większy wpływ niż ja. Ty może tego nie czujesz, ale gdzieś tam w środku i tak najważniejsza dla niego jesteś ty.
życia, kiedy ty tak rosłaś. Dobra, przepraszam. Mów, co się dzieje? Bo czy ja się ostatnio bardzo zmieniłam? Nie. A czemu tak myślisz? Jakoś ostatnio nie umiem dogadać się z tatą. Strasznie mnie to męczy, jeśli się coś takiego mnie dezygnowało. Nie chciał mnie zabić do Zosi, bo twierdzi, że to przez nią. Słuchaj. Jakby... Bo... Przy okazji, jakby powiedział, że mnie nie zabije, to ja mówię to, że dobrze zostanę w domu. A tak naprawdę to bo ja mam autobusę. O, i widzę, że za dobrze córkę wychowaliśmy. Co? Ty myślisz, że ktoś by swoim starym powiedział, że skłamał? Serio się nie gniewasz? Nie, skądże. A jeżeli chodzi o tatę, sama nie wiem. Też się z nim ostatnio nie dogaduję. Jakoś dziwnie się zachowuje. No, no, ludzie też są młodsze chwile. No, co z tego, że ostatnio tylko tego jeszcze? Niestety tak często jest, że ból, którego doświadczyliśmy w dzieciństwie, powraca do nas. Czasami częściej, czasami rzadziej. Ale to właśnie dzieciństwo nas ukształtowało. Z tym, co było, już nic nie zrobisz. Teraz możesz tylko z tym walczyć, żeby umieć sobie z tym radzić.
Najlepiej będzie pogadać o tym z twoimi dziewczynami, żeby one obie wiedziały, dlaczego zachowujesz się tak, a nie inaczej. To jest najprostsze, bo wtedy nikt nie musi się niczego domyślać i będą wiedzieć, co się z tobą dzieje. I radzę ci, żebyś ty też się o nich dowiedział, czy to, jak się zachowują, też nie świadczy o tym, że się coś niedobrego dzieje. Razem będzie wyobraźni. Sam mówiłeś, że potrzebujesz wsparcia, tylko musicie nauczyć się rozmawiać, bo jestem pewna, że my wszyscy chcecie znowu spędzać razem czas i znowu być rodziną. Ale to wymaga zaangażowania od was wszystkich i poświęconego czasu i chęci. I nie ma co tutaj zwalać winy na kogoś. Czyja to jest wina, że jest tak, a nie inaczej? I kto powinien tutaj zrobić pierwszy krok? Każdy z was powinno o to dbać. To nie jest łatwe. Sam widzisz. Musicie nad tym pracować. I nie nastawiać się źle, bo w życiu są wzloty i upadki. W relacjach również. Mam wrażenie, że w jakiś sposób wszyscy zmierzacie do tego, żeby urwać się z tej dziwnej, samotnej rzeczywistości. Także powinno być lepiej. Ale teraz to tylko od was zależy, co zrobicie. Dziwne pomysły i nostalgiczne nastroje,
to stwierdziliśmy, że zrobimy jakiś prezent specjalny dla ciebie. Ja od dawna już planuję, jak zagospodarować tym ściankę w przedpokoju. Więc razem z tatą wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić właśnie na niej specjalny dla ciebie prezent. O matko, czy wy naprawdę zrobiliście ściankę z moimi zdjęciami? Boże święty, mam swój własny kocik w niebie, ołtarze normalnie, no jest super, dziękuję. Nie wiem, czy nie tylko ja, ale ja tu widzę kogoś z dzióbkiem z ciałem w czekoladzie. Pokażę, że się filmiki proszę. No ja też chcę widzieć. Nareszcie, dziewczyny. Dobrze ci idzie. Właściwie to nam idzie. Pamiętaj, że jeżeli kiedyś coś się popsuje, to zawsze możesz sprawdzić, że będzie tak jak teraz. Nawet mi nie mów, że to się może zepsuć. Wiesz, że to jest nieuniknione. Tak. Ale weź mi powiedz, jak ty to w ogóle zrobiłaś? One cię nie słyszą, ani nie widzą, ale są takie jak kiedyś. Masz swoje radosne sposoby. No tak. Już idę. Co, podoba się wam? Tak. Co tam stoi tam za moim pokojem? To są właśnie te dziwne, dmuchane pomysły od taty. Pamiętasz może, jak parę lat temu mieliśmy taki właśnie takiego dmuchańca i walczyliśmy na miecze i trochę mu się pękło. Idziemy? Jasne, że lecimy. No to chodźcie. I mama idzie z nami. Boże, no dobra, tym razem nie odmówię. Córcia, czekaj. Jeśli chodzi o twoją fikcyjną dziewczynę, to nadal dziwnie się z tym czuję, że wyglądam jak ona. Ale może to właśnie przez to brałeś mnie tak poważnie i słuchałeś tego, co ci radziłam. Jedyne, czego naprawdę nie wiem, to jak bardzo udało mi się tobie pomóc. Starałam się jak najbardziej mogłam. Przynajmniej próbowałam i poznałam cię od innej strony niż tylko twoich myśli. Za niedługo zniknę i znowu będę tylko gdzieś tam z tyłu w twojej głowie. Przez większość czasu na pewno nie będziesz o mnie pamiętał, jak to było jeszcze do niedawna. Dlatego mną się nie przejmuj, bo moja rola tu się kończy. Bądź teraz najlepszą wersją siebie, dla twojej córki, dla twojej żony i dla siebie sam.